Dziadku, miałam wypadek. Tak zaczęła się rozmowa telefoniczna oszustki z jednym z mieszkańców powiatu suwalskiego. W dalszej części popłynęły ze słuchawki kolejne szczegóły. Mężczyzna nie dał się nabrać, jednak gdy powiadomieni o próbie oszustwa najbliżsi seniora, zgodnie z zgłoszonymi zasadami zadzwonili na numer 112, operator poinformował, że powinni dokonać osobistego zgłoszenia na posterunku policji. Dlaczego zatem odsyła się seniorów na 112? Oszustka zadzwoniła do ponad 90-letniego seniora nietypowo wieczorem. Dziadku, miałam wypadek, jestem na posterunku, a pani, w którą uderzyłam samochodem, jest w szpitalu. Ma połamane żebra, uszkodzone narządy w brzuchu i jeszcze żyje, ale jest z nią bardzo źle. Płynęło ze słuchawki. Senior był przekonany, że rozmawia z faktyczną wnuczką, że rozpoznał ją po głosie, że zgadzało się też jej imię, którego być może w stresie użył i tego nie zapamiętał. Oszustka po krótkiej, pełnej łez opowieści poprosiła o rozmowę z babcią. Zdenerwowany mężczyzna, podając słuchawkę, krótko zrelacjonował żonie przekazane informacje, a ta natychmiast skonstatowała głośno, że przecież prawdziwa wnuczka nie ma auta. Oszustka, słysząc to, natychmiast się rozłączyła. Małżonkowie zachowali się wręcz wzorcowo, nie tylko w trakcie dramatycznej rozmowy. Natychmiast po kontakcie z oszustką zadzwonili do faktycznej wnuczki i zweryfikowali informacje. Zawiadomiona rodzina, kierowana wszechobecnymi wskazaniami, zadzwoniła na 112 i ku swemu zdumieniu usłyszała, że z takim zgłoszeniem nie dzwoni się na alarmowy 112, a osobiście idzie się na posterunek. Nie doszło do realizacji oszustwa, straty materialnej, ale przecież chodziło o to, by ostrzec innych. System nie zadziałał, informuje pragnąca zachować anonimowość zgłaszająca. Jej zdaniem trudno się dziwić, że seniorzy stykający się z taką sytuacją, choć są pełni obaw, to rzadko przekazują policji informacje o takich sytuacjach, przez co proceder rośnie w siłę. Widać to na tym przykładzie. To chyba nie wstyd kieruje seniorami, ale brak zainteresowania. Taką tezę stawia nasza informatorka. Poproszony o wyjaśnienie sprawy rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa mówi jednoznacznie. Nie ocenię postępowania operatora 112, bo operator 112 nie podlega policji. Nie są to moje kompetencje, żeby oceniać takie działanie. Natomiast my przyjmujemy wszystkie zgłoszenia, jakie otrzymujemy i mamy obowiązek przyjęcia każdego zawiadomienia o jakimś czynie. Natomiast procedura tak jakby rozpoczyna się dalej, czyli przysłowiowy Kowalski, który przychodzi do policjanta i mówi, proszę pana, ja chciałem zgłosić taki i taki fakt, to policjant ma obowiązek to przyjąć i nie może go odesłać. Natomiast później w wyniku gromadzenia materiału dowodowego dochodzi do oceny, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Jeżeli materiał dowodowy wskazuje na to, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, no to kodeks postępowania karnego przewiduje odpowiednie postępowanie, no i tam się na przykład odmawia wszczęcia prowadzenia dalszych czynności, tak, jest ileś tam w tym katalogu kodeksu postępowania karnego, w zależności od sytuacji, są różne rozwiązania. Ale tak jakby policjant ma obowiązek przyjęcia każdego zawiadomienia, a ten przysłowiowy Kowalski, czyli człowiek, na rzecz którego pracuje policja i ma obowiązek pracować policja, nie ma obowiązku wiedzieć, czy on ma do czynienia z przestępstwem, czy nie. Ale tutaj, w tej sytuacji, mamy usiłowanie. A jeżeli kodeks karny tak przewiduje, to usiłowania są tak samo karane jak dokonanie czynu. A w przypadku oszustwa tak właśnie jest, że usiłowanie też jest ścigane. Podinspektor Krupa, mimo kuriozalnej sytuacji, w jakiej operator ze 112 postawił potrzebujących pomocy seniorów, wyjaśnia i deklaruje jednoznacznie. O każdej takiej sytuacji powinni zostać powiadomieni policjanci. Po pierwsze, dlatego, że powiększa się zasób wiedzy na temat metod, sposobów, a poza tym każda taka informacja, która dla nas dociera, to jest pole do pracy dla służb kryminalnych, które właśnie być może dzięki takiemu przypadkowi będą w stanie ustalić, skąd dzwonili oszuści, ustalić ich tożsamość, zatrzymać, a później pociągnąć do odpowiedzialności, czyli zgromadzić materiał dowodowy w sprawie zarzucanych im przestępstw, no a przede wszystkim, jakby to się stało,
to zyskujemy to, że zdejmujemy ich z tak zwanego przysłowiowego rynku i ci oszuści przez jakiś czas już nie podziałają. I my w Białymstoku takie informacje od operatorów 112 otrzymujemy, tak? To nie są tylko i wyłącznie takie informacje, kiedy do jednostki policji przychodzi senior, którego próbowano oszukać, ponieważ z założenia te 112 ma tak działać, że to zależy na czasie. Im szybciej my dostajemy informację o tym, że dzwonią oszuści, tym szybciej jesteśmy w stanie wykonać różne czynności, które czasami, jak pokazuje życie, kończą się zatrzymaniem takich przestępców. O ile odpowiedź podlaskiej policji deklarująca stałą gotowość do budowania bezpieczeństwa obywateli, a szczególnie seniorów, jest satysfakcjonująca, to działanie osoby dyżurującej na 112 budzi daleko idące wątpliwości. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Centrum 112 jest wojewoda podlaski. Zapytanie i żądanie wyjaśnienia tej kuriozalnej historii skierowaliśmy do jego rzecznika prasowego. Oczekujemy na odpowiedź. Nas cieszy, że nasze wieloletnie ostrzeganie i edukowanie seniorów przynosi efekt. Małżonkowie nie dali się oszukać, a ich reakcja, mimo stresu, była wręcz wzorcowa. Zawiodła natomiast osoba, która ma nie oceniać, a przekierować sprawę do właściwej służby i to im wcześniej, tym lepiej. I to też postaramy się zmienić.